Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Baba Jaga i pozdrawiam Was gorąco. Moi drodzy, przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj zapraszam wodniki na czytanie ogólne na luty, marzec, tak założyłam. Nazwałam tą serię Byle do wiosny. Moi drodzy, przede wszystkim wodniki, chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełniania swoich marzeń, wszystkiego, co najlepsze i żeby Wam się wszystko darzyło jak najlepiej. Moi drodzy, jeżeli jesteś na tym kanale pierwszy raz, jest mi bardzo miło i chciałabym również podziękować wszystkim, którzy są ze mną od początku. Naprawdę to, co się dzieje, to jest dla mnie jak... Och, serce mi rośnie. Dziękuję Wam za lajki, dziękuję za komentarze, za wszystkie, nawet te, jak się to mówi, niezbyt, powiem, mądre, bo mnie one nie ruszają tak naprawdę. Pana, przepraszam, którego musiałam zaraportować, bo nie przeklinamy na tym kanale, nie obrażamy się nawzajem. Jak słuchamy tarota, no to słuchamy tarota, jeżeli już chcemy coś usłyszeć, no to usłyszmy, ale... No, żeby SMS-ami, żeby komentarzami tak bardzo, bardzo po chamsku, no to nie, nie. Ale też Pana pozdrawiam. Moi drodzy, nie ze wszystkimi czytanie będzie rezonować, to już wiemy. Co to znaczy? Na przykład ktoś podejrzewa, że coś się dzieje u niego w firmie i nie chce jeszcze bezpośrednio o tym mówić, ale szuka gdzieś odpowiedzi. I tutaj właśnie może... Na tych kanałach tarotowych być może się czegoś na ten temat dowiedzieć, gdzie szukać, co zrobić, jak wykryć, co się dzieje. Lub jeżeli jesteś w związku, macie jakieś kłopoty, to też przychodzisz na tarota, żeby usłyszeć być może jakąś wskazówkę, czy masz rację, czy się mylisz, jak to rozwiązać, co zrobić. O to chodzi. Dlatego nie ze wszystkimi będzie rezonować. Każdy ma inne życie. Używam dzisiaj, moi drodzy, kart Złoty Tarot. I dopowiedziałam sobie z tej talii Kipera, Ciro Marchetti, obie talie. Na koniec, naprawdę jest mi bardzo miło. No, po prostu uśmiecham się cały czas. Na koniec tradycyjnie jedno pytanie. Ja wylosuję dla Was trzy odpowiedzi z tych oto kart anielskich. Wy sobie wybierzecie jedną odpowiedź. No i co? I tyle. Kochani, wodniki, luty, marzec 2023. Co powinien usłyszeć? Z czym się ewentualnie pożegnać? No i na koniec zobaczymy wskazówkę i radę jednocześnie. Moi drodzy, wylosowałam dla Was w energii ogólnej trójkę denarów. Mój kot płacze. Ale jak? W uczuciach macie, w relacjach ogólnie piątkę kielichów, finanse, praca, koło fortuny. I dopytałam, macie tutaj kartę numer 27. To jest taki dodatkowy zarobek, przychód. Następnie w wyniku mamy pazia denarów, którego dopytałam i wyszła nam karta złodzieja. Moi drodzy, z przełożenia mamy dziewiątkę mieczy. Moi drodzy, jeszcze jedno chciałabym powiedzieć. Tarocistki czytają karty, to co widzą na kartach. My się wszyscy nie znamy, prawda? Ja nie mogę po prostu... przekazuje wiadomość, a niektórzy biorą to bardzo osobiście do siebie. Złoszczą się na tarocistów. Ja widzę inne komentarze na innych kanałach i to jest naprawdę czasami, jak Pani mogła tak powiedzieć, ja nie jestem taki. To nie o to chodzi, to nie było wtedy do Ciebie. Rozumiemy. Również energię można sobie przełożyć. Może ktoś słucha o wodniku na przykład, lub o baranie, lub o pannie. O to chodzi. Tak sobie można energię odwracać. A zatem, moi drodzy, wracając.
W energii ogólnej macie trójkę denarów. To odchodzi do przeszłości. To są wydarzenia z przeszłości. Wyzwanie tego czasu na teraz. To będzie, lub już jest, no bo już mamy luty, energia dominująca. A trójka denarów, mogłabym powiedzieć, że zaczynam od nowa. Albo zaczynam jeszcze raz. Dla niektórych, niektórzy być może czekają, pracowali nad jakąś, na jakąś na przykład premię, niektórzy liczą na jakąś nagrodę, niektórzy coś wykonywali i brali udział w konkursach albo w jakichś innych kompetycjach, tak? Jak się to mówi? No, konkursach. Niektórzy mają, przygotowywali się do zdania egzaminu. To jest taka samorealizacja. Ogólnie przygotowanie do realizacji. Na przykład, jeżeli ktoś się długo uczył, tutaj macie dziewiątkę mieczy, to znaczy, że ten stres trwał już bardzo długo, ktoś się bardzo długo do czegoś przygotowywał. Ale mamy tutaj również tą ciemniejszą stronę i ta karta to jest ktoś może się obawiać, to jest w ogóle rozczarowanie, to odchodzi do przeszłości. Jeżeli są osoby, które na przykład nie mają celu, na przykład hazard, to są kompletnie wydawane pieniądze bez celu, lub znacie kogoś, kto nie ma kompetencji w pracy. Ta karta też określa człowieka takiego zarozumiałego, takiego jest arogancki, nie chce za bardzo współpracować, wykorzystuje innych, narzeka ciągle na innych, nic nie robi w tym samym czasie. Ale też tutaj ta karta chce powiedzieć, że dla niektórych z Was, że coś idzie w złym kierunku z tą dziewiątką mieczy. W uczuciach i w relacjach, kochani, to tu już mamy energię ogólną. Jak to się będzie manifestować lub jak już, jak Wy się pokazujecie, Wasze relacje, Wasze uczucia, Wasze związki, Wy sami. Ta piątka kielichów to jest karta brama. I ona może oznaczać przeżywanie, takie strasznie się boję. Boję się tego wciąż, czego już tak naprawdę nie ma. Lub tęsknicie za kimś, kogo nie ma. Może fizycznie, może tylko rozstaliście się, może ta osoba jest po prostu, już rozeszliście, wasze drogi się rozeszły. Może straciliście właśnie jakoś tą osobę bezpowrotnie po prostu. Pożegnaliście. I teraz wciąż płaczecie. Może ktoś ma kłopoty, czuje się samotny, ma swoje problemy i tak z tymi problemami jest sam, czuje się sam. W kimś siedzi ta przeszłość i bardzo wpływa na emocje. Taka depresja, jakby już się komuś wydawało, że już się mu nie chce żyć. Może macie kogoś takiego, może to jest wasz partner, może to jest ktoś w waszej rodzinie, może to jest ktokolwiek bliski, może to wy. To też, jeżeli chodzi o rozstanie, to może się rozstaliście tylko na jakiś czas. I to nie jest, to jest jeszcze do naprawienia być może, ale wy to przeżywacie. Na zasadzie, co ja zrobiłam, co ja zrobiłem. Ale też bardzo niektórzy z Was siedzą w miłych wspomnieniach. W miłych. Ciągle tam chcecie wracać, bo wtedy było tak cudownie. Wiecie, tutaj wschodzi słońce. Ono zanim
Ono oświetla dwa kielichy. Te już tutaj nie mają żadnej wartości, one się nie błyszczą. Tego, a on rozpacza tutaj. Może jeszcze siedzi gdzieś samotnie i próbuje zagłuszyć te straszne emocje, na przykład alkoholem, czy jakimiś innymi substancjami nawet. To nie musi być alkohol. I tak rozpacza. Tutaj jest, moi drodzy, taki etap, gdzie ktoś potrzebuje terapeuty. Tutaj już jakby samym, oczywiście to jest możliwe, ale będzie Wam ciężko lub będzie tej osobie ciężko się z tego podnieść samej. Ale ten etap trzeba zamknąć. Trzeba rozpocząć pokazywaniem swoich emocji, bo w środku rozpaczasz, a udajesz na zewnątrz, że nic się kompletnie nie dzieje, że nic się nie stało. Przed ludźmi taki ho-ho, a w środku po prostu masakra. Wypłacz się, jeśli masz żałobę, przeżyj ją raz jeszcze, odreaguj to porządnie, ale w taki mądry sposób. W mądry. Nie pomagać sobie innymi rzeczami. Twoi bliscy, kochany wywodniku, może pragną, żeby to się już zmieniło. Zakończ to, co cię dobija. Tu już jest czas najwyższy powiedzieć na głos, że nie jest tak, jak udajesz, że jest. Być może. Ja nie mówię do wszystkich, ale do kogoś mówię. Może mówię do partnera wodnika. Ból to jest, moi drodzy, doświadczenie. To jest po prostu doświadczenie. Może ktoś zranił ciebie, może ty zraniłeś kogoś, a może więcej osób cierpi niż jedna. Nie wiem. Kiedy, wiecie, coś tracimy, albo kogoś stracimy, to boli. To już jest niezależne od tego, kto rani. Kogoś zawsze boli. I to w ogóle nie musi znaczyć, że cały świat się zawalił. To znaczy, że trzeba odnaleźć w sobie, co nas rani. Dlaczego sam się ranię? Już nie chcę tego więcej. Trzeba sobie to powiedzieć. Przecież tyle energii zmarnowałeś, wodniku, na różne rzeczy. Nie wiem na co, o czym to wy wiecie, ale nic z tego nie wyszło. Niektórzy może próbowali na iluzji coś budować, ale na iluzji jeszcze nic długo nie trwało, bo zawsze prawda nas dopada i albo wiemy, co jest prawdziwe, albo się dowiemy. Ale wtedy przeżywać i budować od nowa trzeba, powoli, z odwagą. Powoli, bez żebrania, bez wiszenia na innych, bez robienia z siebie ofiary. Możliwe, że ktoś po prostu już sobie zdaje sprawę, że jakaś szansa została utracona na zawsze. Jeśli partner wodnika miał dosyć i po prostu zostawił, to drogi wodniku, może on nie zostawił ciebie, ale to, co robisz, to jak się zachowujesz, to jak się niszczysz, tutaj w tle macie dziewiątkę mieczy, a to oznacza takie zaraz oszaleję. Co ja narobiłam? Co ja narobiłem? To mogą być, niektórzy się martwią o długi, niektórzy martwią się o spłaty czegoś, niektórzy mają wyrzuty sumienia. Niektórzy czekają na coś złego, jakby tutaj widać. Tutaj widać rozpacz. Ale i tęsknotą za ciepłem, za miłością.
Tu jest naprawdę, moi drodzy, komuś potrzebny terapeuta, jakaś osoba, która się fachowo tym zajmie. Tu się nie ma czego wstydzić. Najwyżej powie, tu jest wszystko w porządku, zaczniemy po prostu pracować, może na razie bez leków, może na razie samoterapia. To się zdarza teraz wszystkim prawie. Ludzie zaczynają nie potrafić sobie radzić. No nie wszystkim prawie, no. Wiecie, o co mi chodzi. Najważniejsze, żeby nie winić innych za to, co się stało. Może sami macie poczucie winy. Nie możecie spać. Może martwicie się o bliską osobę. To jest taki milion pytań, milion dialogów w głowie z tym i z tamtym. Zwariować można. Tutaj też karta mówi, że granie ofiary losu, takie wyobrażanie sobie bardzo negatywnych rzeczy, to też to nie jest dobra droga. Skupiacie się na swoim katowaniu, moi drodzy. A co to będzie? A co to będzie? A nic nie robicie. Niektórzy mogą udawać, że wszystko jest w porządku i teraz jest czas, żeby to przyznać sam przed sobą, że jest ci po prostu z tym źle, bo tego już nie zmienisz, wodniku, ale możesz zmienić siebie. Trzeba po prostu pomyśleć, co nie wyszło, gdzie dałeś ciała. Może twój partner cię denerwuje, może z twoim partnerem nie wyszło, a ciebie to męczy. Zacznij porządkować może te myśli, które cię tak już tam, one są uporządkowane w sumie. Zobaczcie, tutaj jest porządek. Niektóre z tych myśli pokazują ci, gdzie tkwił błąd, gdzie popełniłeś błąd. I może byłoby teraz warto dla samego siebie, żeby przemyśleć, jak naprawić ten błąd, jak można sobie pomóc, jak naprawić wasz związek, ten, który jeszcze się nie rozpadł na zawsze. Wziąć się za tą swoją ciemniejszą stronę, wiesz? I po prostu rozprawić się z nią w końcu. Te dwa kielichy są za tobą tutaj. Odwróć się. Po prostu. Czyli rozejrzyj się dookoła siebie. I zobacz, że są jeszcze ludzie wokół ciebie, którzy cię kochają. Bo tu już nic nie ma w tych trzech. One nawet są wywrócone. Popularne mleko się wylało. Teraz to jest najlepszy czas na zajęcie się swoim jestestwem, wodniku. Nie jesteś sam. Wy jesteście najbardziej takim uduchowionym ze wszystkich znaków zodiaku, wodniki. Wy jesteście naprawdę... Wy kochacie wolność, wy kochacie niezależność. Wy kochacie niezależność poglądów również, ale czasami nie słuchacie innych ludzi. Nie słuchacie innych rad. Rad innych, którzy próbują powiedzieć, że idziesz w złą stronę. Może ktoś cię skrytykował i ty zareagowałeś zbyt gwałtownie na tę osobę. Nie wiem, ale nie jesteś sam, pamiętaj. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Twoi bliscy czekają na ciebie, wodniku. Takim, jakim byłeś kiedyś. Masz skarb obok być może. Spójrz w lewo czy w prawo. Może twoja żona się tam krząta lub mąż coś robi, a ty więcej ciepła. Wodniku, sumienna praca to jest twoja zaleta. Jeśli będziesz oceniany gdzieś, ucz się. Poproś o ocenę kogoś, kto ci pomoże. I powie na przykład,
To jest ok, to robisz ok, ale to już tutaj jest do poprawki. Po prostu weź życie w swoje ręce teraz już. Zostaw teraz innych w spokoju, bo czas jest naprawić siebie teraz. Pokazuje nam się koło fortuny w finansach i jak mówiłam, myślić, ktoś myśli tutaj, ktoś ma na myśli, ktoś marzy o, lub w ogóle chodzi o dodatkowy dochód. Koło fortuny to jest, moi drodzy, w finansach. Liczycie na los niektórzy, na wygraną niektórzy, na jakieś pieniądze, tak jak mówiłam, nową pracę, no jakiś ktoś chce rozpocząć kurs lub kończy kurs, ktoś myśli o awansie. To jest przeznaczenie. Na przykład przez przypadek spotkasz kogoś i szukasz pracy już długo i ten ktoś powie, no co ty, czemu mi wcześniej nie powiedziałeś, u nas potrzebują. Może to nie będzie praca za zbyt wielkie pieniądze, bo to są niezbyt wielkie, ale są dodatkowe. Lub może być praca za niewielkie pieniądze, ale tam jednak można zarobić. Lub na przykład to też jest szansa na współpracę. To są zmiany, którym jest naprawdę dobrze się poddać. To może oznaczać wygrana dla niektórych. To możliwe, że się wydarzy około 2 tygodni. Możliwe. W tej energii koła fortuny to jest taka osoba, która jest zaradna, energiczna. Przeciwności dla tej osoby to jest wyzwanie. Nie poddaje się taka osoba. I to jest bardzo dobra energia właśnie na, uważam, finanse i pracę, czy rozpoczynanie nauki, bo no zależy, w jakiej sytuacji jesteś. I taka osoba, która właśnie która się nie poddaje w razie przeszkód, ona nabywa więcej kwalifikacji, ona więcej zdobywa, więcej informacji, ona się nie poddaje się, znaczy, że nie rezygnuje szybko. Takie osoby zaczynają być później ekspertami w jakiejś dziedzinie. Uczą się na błędach, poprawiają ciągle. Tak jak biznesmeni, tak jak właśnie ekonomiści czy finansiści. Finansiści się uczą powoli. Oni zaczynają od tego, jak obracać, może, nie wiem, nie znam się na tym, ale o taką pracę chodzi. Ale to jest, może, moi drodzy, koło fortuny też oznacza, że ktoś ma nadzieję na przykład, a jeszcze później powiem o tej ciemniejszej stronie. Ktoś ma nadzieję na poprawę swojej sytuacji finansowej. Może gracie na giełdzie, może chcecie, nie wiem, iść po kredyt, może czekacie na coś z banku, może ktoś obraca gotówką, tak jak wiecie, dolarami czy funtami, pracuje w kantorze. I może też myślicie o dobrych pieniądzach związanych, po prostu czekacie, aż ktoś podpisze kontrakt z wami, albo jakąś umowę. Może czekacie na wiadomości tutaj i liczycie, że będą one dobre. Choć się tym bardzo stresujecie tutaj, bardzo. Bo naprawdę nad czymś długo pracowaliście. Ktoś może naprawdę szuka nowej pracy, wysyłał CV wszędzie, dużo wysyłał CV i teraz czeka i się martwi. I ta karta to mówi, że czas też rozwiązać dla niektórych z was nierozwiązane problemy, czy nierozwiązane sprawy.
Koło fortuny przychodzi również wtedy, kiedy my już na to zresztą nie mamy wpływu. Po prostu to, co już zrobiliśmy, to zrobiliśmy to, co mogliśmy. O Jezus, czekajcie. Na przykład, nie wiem, powysyłasz CV, ale chcesz tą pracę, na tą konkretnie się, że tak powiem, najbardziej byś się cieszył. Inne jakoś tak powysyłałeś, a bez sensu, ale przychodzi z innej firmy, z tamtej nie przychodzi odpowiedź i okaże się, że w tej firmie naprawdę było 100 razy lepiej, ale to się dopiero okaże. To jest taki ryzyk fizyk. Niektórzy znaleźli się w trudnej, skomplikowanej sytuacji, w trudnym położeniu. Prawdopodobnie czujecie, że nadchodzi niezbyt dobry czas, bo to jest druga odsłona koła fortuny, moi drodzy. I to może być na waszej linii zawodowej, finansowej również, nawet w związkach, jeśli chodzi o finanse. Czujecie się może bezsilni. Wasze finanse są na krawędzi, może nie bankructwa, ale na krawędzi. Niektórzy mają właśnie problemy w firmie i nie wiedzą być może dlaczego. Może jakaś inwestycja, moi drodzy, okazać się fiaskiem. I ktoś tutaj się bardzo stresuje, bo nie może na przykład, bo nie może znaleźć znowu tej pracy, przez co rosną długi. Obawiacie się może złych wiadomości i wiecie, przeczuwacie, że będą problemy. I coś idzie nie tak, jak powinno, moi drodzy. Ktoś liczył na zyski materialne. Nie wiem, czy to urząd skarbowy, czy jakaś wygrana w totolotka, czy jakiś inny hazard. I liczysz, że wygrasz, ale zdajesz sobie sprawę, że popełniłeś błędy, których już się nie da cofnąć, ale wciąż liczysz, że wygrasz, rozumiesz? Albo po prostu może z powodu choroby tak długo już siedzicie w domu i musieliście zrezygnować na przykład z życia zawodowego. Może ktoś był w szpitalu lub jest, może ktoś miał operację, może tak jest, to są takie szpitale specjalistyczne, wątrobowe, płucne, jakieś tam krew, to takie specjalizacje, specjalistyczne szpitale są i na przykład trzeba zrobić jeszcze badanie, a wy chcecie wrócić do pracy i się martwicie tym właśnie. Tylko koło fortuny to jest zawsze dobra energia, żeby zająć tym, co cię trapi, żeby pogodzić się z. Jeżeli już taka zmiana przyjdzie, to zaufać, że wszystko się obraca na koniec na nasze dobro. Obojętnie, czy to tak wygląda w tej chwili, czy nie. Jesteś silny, wodniku, masz talent. Poradzisz sobie z tym. Czasami wyobrażamy sobie, wiecie, że to i to będzie dobre, ale nie wiemy, że może być inaczej, moi drodzy. I kiedy zmierzamy w złym kierunku, to właśnie los, to koło fortuny daje nam dobitnie o tym znać. Następuje w naszym życiu zwrot wydarzeń, których no nie lubimy, ale musimy się zgodzić, bo to los tak chciał. A to znaczy, że tego właśnie potrzebowałeś do szczęścia, chociaż wymyśliłeś sobie, wodniku, coś innego. Rozumiesz? Wynik: rada, paść denarów i karta dopowiadająca. Złodziej. Dopowiedziałam, najpierw ją schowamy. Paść denarów. Przychodzi do was, do tych, którzy się dobrze przygotowywali, którzy przeczuwają, no chociaż jeszcze ciągle się zamartwiają, czy coś wyjdzie. Jeżeli byłeś praktyczny, jeżeli byłeś pracowity, ostrożnie podchodziłeś do różnych spraw,
wiecie, ktoś czeka na jakiś staż, ktoś czeka na nową pracę, może ktoś chce jechać na wakacje i czeka. Może zaczynacie jakiś kurs, albo cokolwiek. To jest początek realizacji projektu i to do Was przychodzi. Zaczynacie realizować to, co zamierzyliście. Paść denarów to jest wygrana, to jest nagroda. To jest również jakaś nagroda rzeczowa, to jest wyróżnienie. Jakieś projekty przyniosą Wam pieniądze. One może nie będą też wielkie, ale one zaczynają wchodzić w życie. Dostajecie propozycje pracy. To koło fortuny rusza wszystko. Koło fortuny w ruchu. To jest szansa, moi drodzy, na zarobienie pieniędzy i oferta. Rozpoczynacie niektórzy karierę. Może nie od razu wielką, ale tą drogą otwieracie po prostu rozwój. Przez tą pracę tutaj możliwe, że jeszcze nie będzie nie wiadomo jaka, ale macie szansę tam na rozwój, na karierę. To może być nowy biznes, może ktoś otrzyma pozwolenia. To jest dobra wiadomość tutaj dla niektórych z Was. Może idźcie rzeczywiście kupić jakąś zdrabkę, może potrzebujecie parę groszy i to tak bywa, wiecie. Los nam daje to, co potrzebujemy. Nigdy nam nie daje albo za dużo, albo za mało. Zawsze dostajemy to, co potrzebujemy w danej chwili. Albo przyjedzie jakaś ciotka, czy babcia, czy dziadek i rzuci też kasą troszkę. I to będzie takie podrypy. No tak mówię, tak się śmieję. To jest dobra wiadomość. Tylko, kochani, tutaj jest też przestroga. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś projekty, jakiś pomysł artystyczny, coś, trzeba uważać, żeby ktoś Wam tego nie wykradł, tego Waszego pomysłu, czy tego projektu. Bo ten paść denarów może być też osobą, która jest w Waszym otoczeniu. To może być Wasz świeży pracownik, zazwyczaj młody, ale może być po prostu nowy. On jest przyjazny, ale on udaje przyjaźń, żeby się wkraść w Wasze łaski, żeby to potem wykorzystywać. Taki Dorobkiewicz. Ale taki Dorobkiewicz, który jest pazerny na pieniądze, to na niego trzeba tutaj uważać. Ta osoba może sprawić, kochani, że zmieni się bieg wydarzeń. No w Waszej pracy tutaj mam na myśli. Jeżeli coś podejrzewacie. Może planuje, żeby Cię okraść, może już zaplanował. Może Ci źle życzy, a Ty go słuchasz i nawet nie wyobrażasz sobie, że to jest po prostu, no powiedzmy, jakiś złodziej. Nie wiem, co Ci chce ukraść, czy projekt, czy karierę, czy stanowisko, nie wiem. Może chcieć wkręcić Cię w coś nielegalnego, nawet ta osoba. A jeśli cokolwiek jest nielegalne, pamiętaj, prędzej czy później wyjdzie na jaw. I tutaj trzeba naprawdę się wystrzegać tego, bo tutaj komuś może nawet grozić utrata dobrego imienia. Wiecie, taki pazik, on co zarobi, to przehula, ma długi, może zerwać umowę, albo może Wy zerwiecie umowę z nim, bo dojdziecie do tego, co robi. Taka, wiecie, taka osoba zrobi naprawdę wszystko, żeby zdobyć Twoje wpływy i potem je wykorzystać. To może być strata intelektualna. To może być strata materialna. On może Cię wygryźć, tak jak mówię, z czegoś. Ktoś tutaj próbuje kogoś oszukać, albo zazdrości, albo po prostu zaszkodzić. To też jest hazard, muszę jeszcze raz powiedzieć. I wyjdzie na jaw, że u niektórych z Was, że ktoś się po prostu minął z prawem.
a wy się taką osobą być może zachwycacie. Tutaj jeśli chodzi o relacje, jakby ktoś kogoś okłamywał, jakby też ktoś kogoś oszukiwał. Tutaj ktoś źle ulokował, kochani, swoje uczucie. Może kochacie taką osobę, która was wykorzystuje, która jest z wami z wyrachowania. Wiecie, taka miłość do złodzieja, dosłownie, a który ukrywa, że zdobył to, co ma nielegalnie, poza prawem. Na przykład ma rzeczy, które są nie wiadomo skąd. Stać go, tak? No ale nie zarabia tyle, żeby akurat miał takie rzeczy. I urzędy skarbowe tu też mogą być właśnie jakieś problemy. Uważajcie, żeby zamykać dom. Nie wpuszczać do domu różnych ludzi, których nie znacie. Może go trzeba zwolnić z pracy, bo tutaj też jest zwolnienie z pracy. Tutaj są jakieś problemy związane z gotówką. Słuchajcie, zdarza się, że ludzie pracują w banku, czy nawet w zwykłych hipermarketach i po prostu kradną pieniądze z kasy. Może niewiele, może powoli. Po banknociku. Czy w waszym sklepie to jest? Zdarza się. To też jest rozłam w związku. Trzeba być uważnym, z kim tańczysz. Nie wydawać niezarobionych pieniędzy, bo to jest strata. Mówię tutaj też o związkach. Może ktoś z was tak robi. To jest również, kochani, uwiedzenie. Ale takie uwiedzenie tylko i wyłącznie z materialnych pobudek. Przychodzi do was wodniki energia, która będzie miała znaczenie w sensie materialnym. Coś będzie do wyjaśnienia. Lub okaże się, że to po prostu była miłość z rozsądku, z wyrachowania. Karta radzi: wyrażaj to, co czujesz. Lub posłuchaj kogoś, kto ci powie, co czuje. I trzeba coś zrobić z tym. Trzeba podjąć to wyzwanie. Nie zniechęcać się. Współpracować. Próbuj, aż się uda. Składaj papiery, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dokształć się, zanim coś zdecydujesz, zbadaj. Sprawdź, zabezpiecz dom, samochód, pomysły, firmę, wszystkie dane, jeśli piszesz książkę, takie rzeczy, projekty, plany. Dokładnie czytaj umowy, dokumenty, oferty. I tu już nie myślimy, czy się uda, czy się nie uda. Tu już nie. Tutaj skupienie, wytrwałość jest naprawdę ważna. Skorzystaj z czyjejś rady. Bo wodniki, wy nie lubicie korzystać z czyjejś rady, a zwłaszcza jeśli coś jest nie po waszej myśli. Może nauczyciel wam pomoże, może jakiś ekspert, jeśli macie problemy, wam pomoże. Kogoś, kto się lepiej zna na tej sprawie niż wy. Nikt nie jest omnibusem. Trzeba będzie na jakąś sprawę naprawdę spojrzeć realnie. Single, kochane. Idzie do was giermek monet. A to jest osoba koleżeńska, to jest osoba bardzo przyjacielska. Z nim macie szansę na związek. I z nim macie też szansę na większe uczucie, ale to wymaga czasu. Jeszcze, widzicie, tutaj też są kłótnie z kimś, może z partnerem, o pieniądze, ale to się wyjaśni. Może z jakimś pracownikiem, to się też wyjaśni. Może z partnerem, tu trzeba będzie też coś wyznać. Każdy robi rzeczy głupie i trzeba będzie w końcu coś wyznać. Albo na przykład, jeśli chodzi, jeżeli coś tworzycie, to spróbujcie. Chcecie coś stworzyć nowego, ale nie wiecie, jak to zrobić. Poczytaj inne książki, zobacz inne programy, poobserwuj, jak inni to robią, zbieraj informacje i zrób, stwórz z tego swoją wersję, swoje spojrzenie
i opisz to, zrób na ten temat program, bo to jest też takie twórcze. Ja się zakręciłam. Kochani, naprawdę trzeba się rozejrzeć, bo tych 9 mieczy trzeba się już po prostu pozbyć. To już tutaj nie ma to tamto. Trzeba odbudować wasz związek, bo tutaj jest doskonała energia na to. To jest czas na budowanie nawet waszej relacji. Może porozmawiacie, spędzicie długie godziny na rozmowach i wszystko będzie w porządku. Do niektórych z was, kochani, też może do was wrócić taki typ. Trzeba się zastanowić, po co on wraca. Czego chce. I zastanowić się i naprawdę nie wchodzić w to, jeżeli na przykład chce tylko pieniędzy, albo tylko się przespać, albo tylko biadolić znowu. Z taką osobą już nie współpracujemy. Wszystko sprawdzać trzeba. Osobę, spółki, jakiekolwiek współpracy, wszystko. I wiary w siebie wam życzę. Bo bez wiary w siebie, widzicie, takie rzeczy się dzieją, które teraz są. A jeżeli naprawdę tęsknisz za kimś albo za czymś, co było, co się wydarzyło i to dawno temu, to już to należy zakończyć. Trzeba wyjść do ludzi, trzeba poprosić o pomoc, trzeba się ratować, trzeba sobie pomóc, trzeba zacząć się kochać. Tutaj mamy, kochani, koziorożec, byk panna, rak, skorpion, ryby. Tutaj mamy, moi drodzy, skorpion znowu, byk panna, koziorożec i to jest wasza energia. Dziękuję, kochani. Życzę wam naprawdę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pytanie przygotowane. Wszyscy mają teraz, większość osób ma teraz wszystkich sprawy się, że tak powiem, kumulują i czyszczą. Takie energie są. Dobrze. Drogie anioły, dajcie nam odpowiedzi na pytanie. Odpowiedź numer 1. Numer 2 i numer 3. Moi drodzy, numer 1. Słuchaj swojej intuicji. Swojej. Odpowiedź numer 2. Romans. Walentynki są. Odpowiedź numer 3. W ciągu kilku następnych miesięcy. Moi drodzy, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia i szczęścia i radości. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.